Witajcie moi drodzy. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć kilka zdań na temat badania żywej kropli krwi. Przychodzi do mnie klient i pobieram mu taką jedyną malutką kropelkę z palca i oglądamy to wszystko pod mikroskopem. Tak do 40 minut żyje nasza krew i ładnie można ją tam ocenić przez ten czas. No i wtedy nastaje duża cisza, bo klient jest przerażony. Zazwyczaj tak się dzieje, ponieważ fatalnie wygląda nasza krew dzisiaj. Jak dużo, naprawdę jak bardzo wiele dolegliwości moglibyśmy uniknąć, gdybyśmy je wykryli wcześniej i gdybyśmy oczyścili organizm. To jest tak bardzo łatwe, a tak trudno nam to pojąć. Dlaczego ludzie nie są dzisiaj tacy świadomi? Coraz bardziej oczywiście są, ale no po prostu trudno im w to uwierzyć, że jak to, no wszystkie moje dolegliwości odejdą w niepamięć, jak ja tylko zrobię to i to, ale to nie jest tylko. To jest bardzo dużo. Dzisiaj człowiek nie chce wyjść ze swojej strefy komfortu, nie chce sobie zmieniać nawyków żywieniowych, układać swojego życia jakby do góry nogami przestawiać, bo czasami tak trzeba, żeby być zdrowym. Jak się samemu zobaczy to, co się w środku nas porusza, to co tam żyje, no to powiem Wam, można się trochę przestraszyć, no nie? Ale generalnie z wszystkim sobie radzimy, z wszystkimi rzeczami możemy sobie poradzić. Wszystko można wyeliminować. Jeśli są jakieś dolegliwości ze strony układu pokarmowego, ze strony układu moczowego, generalnie jakieś migreny i tak dalej, wszystkie choroby, które tam, tarczyce i tak dalej, zazwyczaj jest to nadmiar toksyn. Ludzie, po prostu najważniejszą rzeczą jest to, żeby się najpierw oczyścić. Wtedy się zdrowie poprawia. Wtedy wszystko, tak jak mówiłam, dąży do równowagi. Słuchajcie, przychodzą klienci, ojej, ale dlaczego? Ja przecież jak, skąd ja mogłam tego pasożyta? No, drogie panie i panowie. Naprawdę, no jak skąd? Jak mamy taką odporność lichą, zjemy byle co, nasz organizm jest niedotleniony, komórki są sklejone, po prostu generalnie masakra, no to nie to, że będziemy zdrowi. Nie ma takiej opcji. A jeszcze pasożyty toksyny wydalają. One nam zabierają nasze substancje odżywcze, a w zamian nam dają toksyny. Tak samo jak na przykład nie oczyszczamy swojego organizmu regularnie, no to wtedy te kryształy kwasu moczowego, one sobie tam wędrują po naszym organizmie. No i jak? No i miażdżyca może z tego powstać. Tak samo gęsta krew, no zawały, udary. To jest tego mnóstwo, tych schorzeń jest znacznie więcej. Bóle brzucha, migreny, zaparcia, po prostu wszystko zazwyczaj dochodzi do równowagi po oczyszczeniu. Ja wiem, że to jest trudne, żeby w to uwierzyć. I dlaczego zawsze jest pytanie, ale to dlaczego lekarze o tym nie mówią? Ojej! No właśnie, no dlaczego nie mówią? No bo człowiek staje na nogi później, po prostu staje na nogi. Nie trzeba ładować w niego tonę antybiotyków i sterydów i innych niepotrzebnych substancji. Pasożyty wydalają toksyny. I te toksyny, one wpływają na nasz organizm bardzo negatywnie. Nasza tarczyca choruje. Nasza wątroba nie potrafi sobie przefiltrować tych toksyn, bo jest ich za dużo. Bo jeszcze oczywiście dodatkowo dowalamy sobie z pożywienia, ze złej diety, generalnie z wszystkich produktów wysoko przetworzonych, no to gdzieś musi się ulokować w naszym organizmie, tak? I na badaniu żywej kropli krwi bardzo dobrze widać to wszystko. Widać to po prostu jak na dłoni. Widać różne rodzaje pasożytów, grzyby, po prostu takie kolonie, które naprawdę są bardzo niebezpieczne, bo one krążą po naszym organizmie. One się już dostały z jelit tu gdzieś indziej, tak? Poza jelitami są. One tam się w jelitach, w układzie pokarmowym ewentualnie, one się w ogóle nie powinny znajdować, ale jeśli już są, to powinny się tam znaleźć, powinniśmy je wyeliminować i wydalić. A one są, już sobie tam dryfują w tej krwi, tak? To jest toksyna, to jest neurotoksyna. Ona nam uszkadza układ nerwowy. Oczywiście dostaje się też do mózgu. Czasami jest tak, że steruje naszym myśleniem.
Człowiek już się robi taki trochę nie za bardzo pewny siebie. Nie może wytrzymać bez słodkiego, ręce mu się trzęsą. Najpierw trzeba się oczyścić. Jak mamy jakieś dolegliwości, albo jeśli nawet nie mamy, bo często jest tak, że oj, przecież mi nic nie dolega, och, przecież ja jestem zdrowy. No dobrze, ale wszyscy mamy pasożyty. I ten pasożyt prędzej czy później znajdzie sobie nasz słaby punkt, nasza odporność spadnie i on uderzy z taką siłą, że się nie możemy nie pozbierać. Wtedy już może być za późno. A po co do tego doprowadzać? Oczyszczajmy się wszyscy. I to nie jest tak, że tylko jedna osoba z rodziny się oczyści. Moi drodzy, wszyscy się oczyszczamy. Dbajmy o nasze zdrowie, bo jeśli nie zadbamy o siebie, to nikt tego za nas nie zrobi. Żaden lekarz, żaden nikt inny. Warto wykonać takie badanie i samemu się przekonać na własnych oczach, zobaczyć to wszystko, co się dzieje w nas, co tam pływa. No mówię wam, jest to mega, mega szok dla człowieka. Dziękuję wam bardzo. Zaszerujcie ten film, zasubskrybujcie i dajcie lajka, to mnie zmotywuje. I do zobaczenia w następnym odcinku.